Zaczęliśmy niedawno mówić o drugiej zasadzie termodynamiki. Przypomnę Ci, że mówi ona, że w dowolnym procesie, jaki może zachodzić, zmiana entropii dla całego wszechświata będzie zawsze większa lub równa zero. Albo ta entropia się nie zmieni, albo wzrośnie. Tak? I Niezależnie od tego, w jaki sposób sobie zdefiniujemy entropię, czy jako wielkość proporcjonalną do logarytmu liczby wszystkich mikrostanów realizujących dany makrostan, czy jako taką wielkość termodynamiczną, która, której zmianę definiujemy jako dostarczone w tej przemianie ciepło podzielone przez temperaturę, w której to ciepło było dostarczane. Niezależnie od tego, które z tych dwóch, którą z tych dwóch definicji Wybierzemy. Tak sformułowana druga zasada termodynamiki obowiązuje. I jednym z takich, no sztandarowym takim przykładem działania tej zasady jest to, że z niej wynika, że jeśli mamy dwa ciała w kontakcie ze sobą, jedno w temperaturze T1, drugie w temperaturze T2, gdzie T1 jest temperaturą wyższą niż T2, to zawsze ciepło będzie przepływało od ciała gorętszego do ciała zimniejszego. Tak, to sobie sprawdziliśmy, że przepływ ciepła w tym kierunku rzeczywiście zapewnia nam dla nieskończenie wielkich rezerwuarów cieplnych, ale dla skończonych ciał to również obowiązuje. Sprawdziliśmy sobie, że przepływ ciepła w tym kierunku nam zapewnia właśnie spełnienie tej, tej zasady. Natomiast gdybyśmy sobie tak fikcyjnie założyli, że ciepło płynie od ciała chłodniejszego do gorętszego, to wyszłoby nam, że wtedy entropia maleje. I teraz omówimy sobie taki eksperyment myślowy o bardzo wdzięcznej nazwie Demon Maxwella. I eksperyment ten, jakby w zamyśle autorów, miał jakoś przeczyć tej drugiej zasadzie termodynamiki. Przez długi czas, naprawdę długi czas, przez w zasadzie jeszcze w XX wieku ludzie się nad tym zastanawiali i nie mogli zrozumieć, co tak naprawdę, gdzie tu tkwi problem, bo wydawało się, że rzeczywiście ta. Ten eksperyment obala naszą drugą zasadę termodynamiki. Zobaczmy teraz, o co chodzi. Co to za demon? No więc powiedzmy, że mamy właśnie dwa ciała w kontakcie ze sobą. Jedno w wyższej temperaturze, T1, a drugie w niższej, T2. O, relacja między tymi temperaturami jest taka. No i na poziomie mikroskopowym ta relacja między temperaturami, co ona oznacza? Oznacza ona, że tutaj oczywiście w każdym z tych ciał cząsteczki latają z bardzo różnymi prędkościami, natomiast średnia energia kinetyczna w tym obszarze o temperaturze T1 jest wyższa niż średnia energia kinetyczna cząsteczek w tym obszarze o temperaturze T2. Tak, ale tak naprawdę obydwie, w obydwu obszarach prędkości cząsteczek mają jakiś rozkład. Tak, mówiliśmy w jednym z dawnych filmów, mówiliśmy o rozkładzie, zresztą rozkładzie Maxwella, którego, tego samego, którego mamy tutaj w nazwie naszego eksperymentu myślowego. Ten rozkład prędkości, czyli rozkład. Kwadratów prędkości możemy sobie narysować też rozkład energii cząsteczek, w takiej dużej, jeśli mamy dużą ich liczbę. Będzie on wyglądał w przypadku gorącego obszaru, będzie wyglądał powiedzmy jakoś tak. to Tutaj takich bardzo wolnych, takich z prędkością równą zero nie będzie żadnych, natomiast pod stopniowo to będzie rosło, gdzieś będzie jakiś maksimum, następnie taki gasnący ogon, tak i gdzieś tutaj będzie powiedzmy energia odpowiadająca naszej temperaturze T1, a podobnie dla ciała chłodniejszego. Jeśli założymy, że i tu, i tu jest tyle samo cząsteczek, to ten, ta górka będzie musiała być wyższa troszeczkę, powiedzmy jakoś tak. No i też gdzieś tutaj jest ta energia kinetyczna. Tak, rozkład, niech to będzie rozkład energii kinetycznych, żeby było prościej. Nie prędkości, nie kwadratów prędkości, tylko załóżmy, że energii. Tak, ale tak czy siak wiadomo, że im mniejsza tutaj wartość, tym wolniejszej cząsteczce to odpowiada. Dobrze, tak, a tu na tej osi mamy liczbę cząsteczek. Dobrze, a wobec tego, jeśli sobie rozrysujemy tak na poziomie mikroskopowym, jak to wygląda, no to powiedzmy w przypadku tego ciała gorącego będziemy mieć sporo cząsteczek takich dosyć szybkich, ale trochę też będzie jakichś wolnych, może być jakaś taka, która niemal w zasadzie spoczywa, a tak to generalnie będą będą one dosyć szybkie, zdarzy się czasem wolna, tak, no, zgodnie z tym, z tym rozkładem powiedzmy. Natomiast w tym ciele chłodnym będzie, będą głównie cząsteczki takie powolne, o niskich energiach kinetycznych, a więc i o niskich prędkościach, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, zresztą musi tak być, bo tutaj widzimy ten rozkład zawiera w sobie również wysokie energie i wysokie prędkości. Troszeczkę będzie też cząsteczek takich szybkich. Raz na jakiś czas trafi się również szybka cząsteczka. Tak, czyli tutaj jest dużo szybkich, ale są też wolne cząsteczki, natomiast tutaj jest dużo wolnych, natomiast zdarzają się również szybkie. I teraz wkracza nasz demon. Otóż wyobraźmy sobie. Że tutaj się znajduje ten nasz demon, i czym on się zajmuje? Otóż powiedzmy, że tutaj gdzieś na, tej, na styku tych dwóch obszarów gorącego i zimnego znajdują się drzwiczki, tak? Powiedzmy, że tutaj niech ta ścianka będzie trochę szersza. O, w taki sposób to zróbmy. Natomiast tutaj są drzwiczki, które nasz demon może otwierać lub zamykać. Kiedy to on to robi? Otóż on obserwuje, jakie cząsteczki lecą tutaj w pobliżu tych drzwiczek, i jeśli widzi, że od strony ośrodka chłodnego leci jakaś cząsteczka bardzo szybka, to wtedy te drzwiczki otwiera i przepuszcza tę cząsteczkę do ośrodka gorącego. Podobnie, jeśli widzi tutaj w tym ośrodku gorącym, że do drzwiczek zbliża się jakaś cząsteczka, bardzo taka powolutku się poruszająca, to przepuszcza, otwiera drzwiczki i przepuszcza ją tutaj do ośrodka chłodnego. I robi to powiedzmy bardzo długo tak długo, aż przepuści wszystkie cząsteczki wolne z tego gorącego obszaru czyli załóżmy wszystkie wolniejsze niż ta prędkość odpowiadająca tej początkowej temperaturze tej początkowej temperaturze T2 te czyli powiedzmy te wszystkie powolne, powolne cząsteczki przepuści je tutaj do tego ośrodka chłodnego, Czyli powiedzmy ten wykres zacznie wyglądać jakoś jakoś tak. No a tutaj tak, o, bo te wszystkie stąd znikną. Tak bo wszystkie wolne cząsteczki z tego gorącego ośrodka zostały przepuszczone do ośrodka chłodnego i odwrotnie wszystkie cząsteczki tutaj z tego chłodnego ośrodka Szybszej niż powiedzmy ta temperatura, szybszej niż prędkość odpowiadająca tej temperaturze początkowej ośrodka gorącego, czyli powiedzmy wszystkie te szybkie zostaną przepuszczone do ośrodka gorącego, tak? Czyli wówczas ten rozkład zacznie wyglądać jakoś, jakoś tak. No a ten w ten sposób, te wszystkie znikną. No a tutaj będzie również jakoś tak. O, no te stare rozkłady możemy jeszcze, od biedy możemy jeszcze zaznaczyć, żeby było wiadomo, co mieliśmy na początku. O, natomiast widać teraz, że po tym jak wszystkie chłodne cząsteczki, zarówno te, które od początku były tutaj, jak i te, które przeszły stąd tu, znajdą się tu, no to oczywiście energia kinetyczna, średnia tutaj spadnie, będzie jeszcze niższa i temperatura, odpowiednio również, będzie jeszcze niższa. Nowa temperatura. Z kolei po tym, jak wszystkie cząsteczki gorące stąd, oraz te, które były znaczy gorące, czyli szybkie, a więc dające wysoki wkład do energii kinetycznej, czyli do temperatury. Wszystkie znajdą się tutaj, zarówno te, które od początku tutaj były, te wszystkie szybkie, jak i te, które zostały przepuszczone przez naszego demona, jak znajdą się tutaj. No to oczywiście nowa energia kinetyczna, a więc i nowa temperatura odpowiadająca temu będzie jeszcze wyższa. Niż była z początku. Czyli, ostatecznie, co się stanie? No w normalnej sytuacji, gdybyśmy nie mieli demona, tylko po prostu dopuścili takiego zwykłego, swobodnego kontaktu między tymi dwoma ośrodkami, czy też powiedzmy nawet za pośrednictwem jakiejś ścianki. W której cząsteczki uderzałyby cząsteczki naszego ośrodka, i w ten sposób byłaby przekazywana energia, no to wskutek takich samorzutnych zderzeń stopniowo ciepło by przechodziło od ośrodka gorącego do ośrodka chłodnego. Energia kinetyczna średnia tutaj stawałaby się coraz mniejsza, a tu coraz większa, tak długo aż te temperatury by się wyrównały na poziomie jakimś pośrednim między jedną a drugą. Tak, bo w momencie, kiedy temperatury by się wyrównały, to już żadne zderzenia by nie zmieniały. Średniej energii kinetycznej ani w jednym, ani w drugim, i już by dalej ciepło nie przepływało. Natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją diametralnie inną. Zamiast takiego czegoś, czego się spodziewaliśmy i co nam zresztą druga zasada termodynamiki potwierdzała, że jeśli tutaj mamy temperaturę wyższą, a tutaj mamy niższą, to Ciepło będzie przepływać w taki sposób od wyższej temperatury do niższej, że ostatecznie ta temperatura niższa się obniży, a temperatura wyższa się podwyższy i zakończą na jakiejś tam, na jakiejś wartości pośredniej między jedną a drugą. Natomiast to, co się dzieje tutaj, wygląda tak, że mamy ponownie tu temperaturę wyższą, a tu niższą, a wskutek interwencji naszego demona, który nam. Przepuszczał przez nasze drzwiczki, otwierał drzwiczki i przepuszczał chłodne, powolne cząsteczki z ośrodka gorącego do ośrodka chłodnego, a szybkie cząsteczki, te nieliczne, z ośrodka chłodnego do gorącego. Temperatura ta wyższa jeszcze wzrosła, a temperatura niższa jeszcze się obniżyła. Czyli w efekcie ciepło przepłynęło jakoby stąd tutaj z chłodnego ośrodka do. Gorącego, tak? Chłodne się stało chłodniejsze, a gorące się stało jeszcze gorętsze. Tak? I tak jak już mówiłam, przez wiele, wiele lat ludzie nie mogli zrozumieć, w czym tutaj tkwi szkopu, co jest nie tak. Rzeczywiście taka sytuacja z takim demonem już mniejsza o to, jak skonstruowanym na poziomie takim realistycznym ale czy taka sytuacja w ogóle jest możliwa i czy faktycznie łamie ona drugą zasadę termodynamiki? No ale w końcu okazało się, że jest to sytuacja troszeczkę podobna do tego, o czym mówiliśmy. Mam nadzieję, że pamiętasz przykład z klimatyzacją, gdzie mieliśmy dwa Pokoje, oddzielone ścianą, i tutaj była temperatura wysoka T1, niska temperatura T2, i pomiędzy nimi działał mechanizm właśnie klimatyzacji, którego zadaniem było z pokoju chłodnego zabierać ciepło i czynić go jeszcze chłodniejszym, natomiast oddawać to ciepło do pokoju gorącego i czynić go jeszcze gorętszym. Tak, i tak mam nadzieję, pamiętam, zwróciliśmy uwagę na to, że chociaż jeśli tutaj uwzględnimy zmiany entropii w pokoju gorącym i zmiany entropii w pokoju chłodnym, to rzeczywiście dostaniemy coś, Mniejszego od zera. Natomiast nie jest tutaj wszystko uwzględnione. Otóż tutaj mamy ten mechanizm klimatyzacji, który pracuje jakoś, wykonuje jakąś pracę i również generuje jakieś ciepło, które oddaje tutaj do pokoju gorącego, i jeśli to ciepło również uwzględnimy, to wówczas, wówczas już faktycznie jest dobrze, wówczas rzeczywiście już ta zmiana entropii będzie nieujemna. I dokładnie tak samo analogicznie jest tutaj w przypadku tego demona. Otóż, jakby tak się dobrze zastanowić, to jak on, skąd on wie, kiedy przepuszczać, kiedy nie przepuszczać. Przecież, żeby wiedzieć, kiedy przepuścić cząsteczkę, to on musi, przynajmniej tutaj w tym ograniczonym obszarze w pobliżu tych swoich drzwiczek, musi rejestrować, musi widzieć, gdzie są cząsteczki, musi rejestrować ich położenia i ich prędkości. Tak, żeby to zmierzyć, to musiałby na przykład świecić na nie światłem laserowym. Załóżmy, i gdzieś również musiałby zapamiętywać te, te zebrane dane. I to wszystko, by oczywiście kosztowało jakąś energię, gdyby to. Gdyby do jakichś swoich obliczeń używał jakiegoś mikrokomputera, to by się nagrzewał, generowałoby się ciepło. I oczywiście nie udowodnimy sobie tego matematycznie. Natomiast rzeczywiście okazałoby się, że ta zmiana entropii wynikająca z tego, że tutaj nam ciepło przepływa od tego chłodnego do gorącego, ona rzeczywiście będzie ujemna. Natomiast jeśli uwzględnimy również zmiany entropii naszego układu wynikającą z pracy. Tego demona, z pracy tych wszystkich mechanizmów, których on używa, do tego, żeby wiedzieć, kiedy przepuszczać, kiedy nie przepuszczać, to okazałoby się, że faktycznie, jeśli sobie do tego dodamy zmianę entropii wynikającą z pracy demona, no to wówczas faktycznie zmiana entropii będzie już nieujemna. I to tak naprawdę rozwiązuje nasz paradoks. Może nie paradoks, ale tą zagadkę, taką jak to się dzieje, że. Że taka sytuacja jest choćby teoretycznie możliwa. No mam nadzieję, że tutaj ten temat Demona Maxwella wydał Ci się interesujący, bo głównie po to go tu przedstawiłam jako taką pouczającą ciekawostkę. No i słyszymy się w kolejnym filmie.